Gmina Bieruń od lat czyni starania, by pozyskiwać inwestorów zewnętrznych, ale też stwarzamy warunki dla rozwoju naszych rodzimych inwestorów, których już w Bieruniu tutaj mamy. Dobrym przykładem w tym zakresie jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Jej rozwój i dalszy rozwój zakładany przez zarząd doprowadził do sytuacji, że został zakupiony grunt w katowickiej specjalnej strefie, nieopodal tutaj w naszej strefie bieruńskiej. Za ostatnie lata zdobyliśmy ponad 20 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje w Bieruniu. Kluczem do sukcesu jest oczywiście dobry zespół współpracowników i pracowników. Mamy takich ludzi w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Bardzo osoby doświadczone, o olbrzymiej wiedzy, o dużej kreatywności i inicjatywie i dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie pozyskiwać środki zarówno krajowe, jak i europejskie. Jedną z lokalizacji jest ulica Oświęcimska, gdzie duże przedsięwzięcie inwestycyjne realizuje pan Antoni Jurop. Kolejne inwestycje to Katowicka Specjalna Strefa, obszar strefowy przy ulicy Ekonomicznej Strefowej. Tam mamy pierwszych inwestorów, m.in. firma LIR. Kolejne realizacje są w trakcie. Firma Tenlong realizuje i też na ukończeniu jest zakład produkcyjny z zakresu branży automotive, w którym deklarowana ilość miejsc pracy to 600 osób, także z tego faktu bardzo się cieszymy. Wiemy też o kolejnych inwestycjach zaplanowanych na tym terenie. Życie mieszkańców Bierunia było związane z węglem kamiennym i z otoczeniem związanym z wydobyciem węgla kamiennego. Natomiast mamy już perspektywę zakreśloną likwidacji tych kopalń, to jest 2035 rok. Dlatego musimy się do tego dobrze przygotować, do tego dużego tąpnięcia, które wtedy nastąpi i zadbać o to, żeby miasto miało dobre źródła finansowania na ten czas, do tego, żeby mogło oferować mieszkańcom usługi na najwyższym poziomie. Chcemy również, żeby ludzie mieli dobrą, stabilną pracę, no ale liczymy również na to, że jeżeli będziemy mieli dobrych pracodawców, dobre zakłady pracy na swoim terenie, to dzięki temu też będziemy mieli nowych mieszkańców. Nie tylko, że nasi mieszkańcy nie będą uciekać gdzieś indziej, ale wręcz, że Bieruń będzie przyciągał kolejne osoby na swój teren. Thank you.